Cześć. Godzina 8:45, 17 dzień października 2022 roku. Poniedziałkowy poranek w Rzepinie. Skoczymy szybko do miasta. Wykonamy trochę zdjęć. Nagramy nieco materiału. A potem wrócimy się po swoje sprzęty do klubu sportowego, w którym się zatrzymałem. I popędzimy dalej. Taki jest plan. Pospałem całe 4 godziny. Oj, najprawdopodobniej przez kolejne miesiące nic się w tej kwestii nie zmieni. Będę sypiał od 4 do 5 godzin na dobę. A to już nawet dzieje się automatycznie. Mniej więcej po takim czasie ciało samo budzi się do życia i nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Mogę leżeć, ale tak naprawdę jest to marnowanie czasu. Jezioro Długie. Ładujemy baterie. Rzepin. Willa przy ulicy Kilińskiego. Plebania. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nagram go na raty. Wieża kościelna. Dzwonnica. Kaplica. Jest to chyba jedna z najbardziej krzywo wybudowanych kaplic, jaką do tej pory widziałem. Żadnej symetrii. Przez co jest unikatowa. Pomnik postawiony z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Rozpycha się skrzydłami. Ratusz. Siedziba Urzędu Miasta. Super. I rynek.
Posadzkowa fontanna. Fajny początek tygodnia. Spodziewałem się pochmurnego nieba, a dostałem słońce. Super. Tu jest fajna kamieniczka. O, ta. Kamienica przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Głównego pomnika strzegą dwa działa. A jak wyglądają groby? Na przykład tak. Mogiła zbiorowa. Są jeszcze takie mniejsze. Zespół szkół. Poczta Polska. Liceum ogólnokształcące. Dwór. Pomnik Jelenia. 680-lecie miasta Rzepina, 1329-2009. Skwer Kresowian. I środkiem. Fontanna. Wieża. Być może wieża ciśnień, ale pewności nie mam.
jesteśmy w środku. Dworzec kolejowy. Właśnie jest gruntownie remontowany. Doskonała wiadomość. Przyjdziecie na gotowe. Stacja kolejowa. Piękna maszyna. Parowóz TY5137. W drodze na dworzec kolejowy będziecie mijać taki oto budynek. Wygląda dość charakterystycznie. Tarnawa Rzepińska. Bielice. Dwór. I dwór widziany z drugiej strony. Ciepło, ciepło, wręcz gorąco. Jestem rozgrzany, trochę zmęczony, może nawet senny. Nie ziewaj, nie ziewaj. Bobrówko. Dzwonnica. Dzwonnica. Z takim wejściem. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. I dawny pomnik wojenny. Jeszcze 2 kilometry drogą przez las i będzie koniec. Ach, już dawno. Co? Co się dzieje? Daj powiedzieć. Nie? Możesz ty. Thank you.
Cześć. Godzina 8:45. Pochmurny wtorek. Prześlice. Brama wjazdowa. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Dzwonnica. Są jakieś napisy. Sądzę, że już się z niego nie korzysta. Zamilkł na wieki. Prześlice. Właśnie otrzymałem w prezencie jabłko. Piękne, dorodne, słoczyste. A kto był darczyńcą? Łaskawy los. Majaland. Park rozrywki. Za chwilę podejdziemy nieco bliżej. Parking świeci pustkami. Tam stoi jedna osobówka, a druga właśnie przyjechała. I o ile park będzie otwarty, tak ktoś będzie miał do dyspozycji wszystkie sprzęty. Wyłącznie dla siebie. Główne wejście. Zastanawiam się, jak to rozegrać. Czy ograniczyć naszą wizytę do tych kilku symbolicznych scen? Czy może wejść do środka, zapytać o właściciela, kierownika, dyrektora, powiedzieć, w czym rzecz i zapytać o możliwość pospacerowania pomiędzy atrakcjami? Udało się. Fantastyczne miejsce. Serdecznie polecam. Je odwiedzić, zwłaszcza w tygodniu, kiedy nie ma wielkich tłumów. A jeżeli dopiszę wam ogrom szczęścia, to jedynym tłumem będziecie właśnie wy. Okej. Pochodzimy po okolicy, zobaczymy, co Majaland ma do zaoferowania i
ruszymy dalej. Korci, korci! Wioska Wikingów? Cześć! Nie będę ukrywał, że chętnie spędziłbym noc w takim domu. Straszny dwór. Pomnik wilkołaka. Napatrzyłem się. Kolejka górska ciągnie się tam się wznosi, gdzieś opada i pędzi dalej, zataczając pętlę. Wystarczy wrażeń. Część atrakcji jest zadaszona. Ukrywają się po drugiej stronie ściany. I póki co to właśnie tam wszyscy, którzy dzisiaj odwiedzili Majaland, dobrze się bawią. Na razie nie wychodzą na zewnątrz. No nie dziwię się, nie dziwię. Przez ostatnie minuty trochę popadało. Ale z drugiej strony co to tam deszcz? Świetne miejsce. Bardzo sympatyczna obsługa. Może kiedyś, raczej nie, ale może skorzystam z możliwości, sposobności, jednak wsiądę do jakiegoś wagoniku. Popływam łodzią, cokolwiek. Ale ja wiem, że to się nie wydarzy. Podejdę do ogrodzenia, popatrzę, jak inni mile spędzają czas ze znajomymi, z rodziną, z bliską osobą, bądź sami, dlaczego nie? Jest powiedziane, że trzeba całą ekipą wpadać
do parków rozrywki, można w pojedynkę. Tak jak ja. Dowiedziałem się również, że w szczycie sezonu każdego dnia przewija się tutaj kilka tysięcy osób. Kownaty. Opustoszały dwór. Zabezpieczono parter. I wymieniono dach. Grabów. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Drewniana dzwonnica kościelna. Walewice. Idąc przez wieś zauważyłem... No właśnie co? Pomnik. Jest bardzo podobny do tych, które poświęcone są osobom zmarłym, poległym w okresie I, II wojny światowej. Stary cmentarz. Po niemiecki. Niektóre nagrobki datowane są na wiek XIX. Poligon wojskowy. Wstęp wzbroniony. Przebywanie grozi śmiercią. Pierwotnie planowałem przejść możliwie jak najkrótszą trasą z jednej wsi do drugiej, korzystając z tego poligonu. Wczoraj dowiedziałem się, że na jego terenie odbywają się manewry, ćwiczenia. Przez cały dzień w tle unoszą się huki, co jest jasnym wyrazem tego, że faktycznie odbywają się strzelania. Efekt jest taki, że idę wzdłuż granicy poligonu, nadkładam trochę kilometrów, nieustannie pada. Coraz mocniej i mocniej i mocniej. Jestem przemoczony od pasa w dół. W butach mokro. Jestem głodny. Parę minut temu wbiłem na szlak Jakubowy i żółty szlak turystyczny. Świetnie. Lapidarium.
Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Wiek XIX i XX. Wieża ciśnień. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Cześć. Godzina 9:25, środa. A tym razem nic wam nie powiem na temat pogody. Przy wiejskim stawie urządzono niewielki skansen. Kuźnia. Super. Niektóre eksponaty opisano. Hmm.
Wejście jest nieodpłatne i obowiązkowe. Jemiołów. Cześć. Najpiękniejsza wieś lubuska 2016 roku. Radiowo-telewizyjne centrum nadawcze. Wysokość konstrukcji 314 metrów. Wolałbym, żeby przez najbliższe 2-3 dni nie padało. Międzynarodowe Centrum Spotkań, Zameczek. Jezioro Łagowskie. Zamknięte. Jedną z najciekawszych ulic w Łagowie jest ulica Bolesława Chrobrego. Skwer. Tada. Poczta Polska. Budynek jest nieco wypukły. Brama Marchijska. Amfiteatr. Szybko, 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 szybko na scenę. Cześć. Jak się macie? Hop do góry. Raz, 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 raz. Tak na jednej nodze. Najlepiej tej zdrowej. Oszczędzając lewą. Uszkodzoną. Szybciej. Przydałyby mi się dwie prawe. Pokój zmarłym, pokój żywym.
Na szczycie Sokolej Góry zlokalizowany jest stary poniemiecki cmentarz. Oj, przykładowy nagrobek. W tej części zachowało się najwięcej grobów. Jezioro Ciecz. I piękny, rozłożysty dąb, zdobiący park zamkowy. Cały nasz. Zamek. Zaraz cię zdobędziemy. W tle pomnikowy dąb. A także szachownica. Gdzie się podziały wszystkie figury? Dobra. Zgłaszam się na ochotnika. Mogę robić za króla. Albo za wieżę. O. Całej swej okazałości. Wybudowany w roku 1876 kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
tędy wejdziemy. Ale zanim to zrobimy, tada, zamek Joannitów. Hotel i restauracja. Chętnie bym się tutaj zatrzymał na jedną noc. Noc, którą mógłbym spędzić na szczycie wieży, gdzie, o ile dobrze pamiętam, znajduje się punkt widokowy. Schodzimy na dół. Ulica Tadeusza Kościuszki. Restauracja Trzy Róże. No, nie jestem tutaj sam. Brama Marchijska widziana z drugiej strony. Mury obronne. Rzecz jasna, zamkowe. Karczma pod Zamcze. Brama Polska. Budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej. Lody naturalne. Własnej produkcji. Ciekawe, czy serwują cytrynowe. Siedziba Urzędu Gminy.
biblioteka. O, już lepiej. Zabytkowy wiadukt kolejowy. Nie jest łatwo z tym moim plecakiem. Jego wyposażeniem. Łagowa. Łagówek. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Sieniawa. Osiedle górnicze. Wieża załadowcza. Pierwsza, którą pokazuję? Sądzę, że tak. O, właśnie. Coś absolutnie niezwykłego. Nietypowego. Mowa o placu zabaw dla dzieci. A tak. Wykorzystano koparkę i spychacz. A także fragment taśmociągu. Dla mnie bomba. Dawny dworzec kolejowy. Obecnie dom mieszkalny. Jedna z najładniejszych altanek ogrodowych, jaką w życiu widziałem. Gratuluję pomysłu i wykonania. Kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wieża jest drewniana. A reszta ceglana. Dawna kuźnia. Sieniawa. Teraz się wypogodziło.
Gdzie byłeś? Gdy byliśmy w Łagowie. Żelechów. Pałac. Pustostan. Cześć. Godzina 8:45. 20 dzień 10 miesiąca. Czwartek. Chłodno, zimno, mroźno. Przedsmak zimy. Jesteś.
bardzo, bardzo dobrze. Przyda nam się jego towarzystwo. No, najbliższe dni spędzimy przeskakując od jednego schronu do drugiego. Postaramy się zebrać ich jak najwięcej. Niekoniecznie będziemy do nich wchodzić. Zobaczymy, jak będzie. W jakim będą stanie i tak dalej, i tak dalej. Okaże się na miejscu. A teraz przyspieszamy. Musimy się rozgrzać. Zima. Za niedługo będę musiał zakładać rękawiczki i odzież termoaktywną i dresik wojskowy, który kiedyś otrzymałem w prezencie od 2 razy większego ode mnie żołnierza. Pałac widziany z drugiej strony. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. I kapliczka z figurą Matki Boskiej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak bardzo zmotywowany do dalszego marszu. Tak bardzo naładowany pozytywną energią. Co za uczucie. Jak to dobrze, że wygolono tutaj taki wąski pas, dzięki czemu mam którędy iść. Tam niekoniecznie. Super, to mi wystarczy. Pierwszy. PZW-701. Zastanawiałem się nad tym, czy wchodzić do środka. Sądzę, że chyba nie będzie to konieczne, ponieważ odnoszę wrażenie, że większość schronów jest do siebie bardzo podobna. Być może budując je, opierano się na tym samym schemacie. Innymi słowy, no nie za wiele nowego zobaczymy. Akurat tutaj musiałbym przedzierać się przez gruzowisko. Opuszczaj. A że i tak zobaczymy całą masę obiektów tego typu, to może przy okazji. Jednak zdecyduję się w przypadku jednego z nich zajrzeć do wnętrza. Ale klimatyczne miejsce w jesiennym otoczeniu, pośród pożółkłych liści, obumarłych pnączy. Nie będę chodził górą. Zaplątałbym się. O, ale tutaj
Nie. Chce mi się ściągać plecaka. Dobrze, mamy ten pierwszy. Chyba, że zajrzymy do niego z góry. Skoro i tak zaraz za krawędzią muru. O, możemy sobie zaglądać. Dobra, uciekamy i lecimy dalej. Podejście do drugiego schronu jest absolutnie bezproblemowe. Wygląda tak. No, no. Złoto jest tylko dla wytrwałych. Ostrożnie. Uwaga na wystające pręty. Na przykład takie. O. Takie. Zahaczysz i lecisz na twarz. Zaglądamy do środka. Nie, sądzę, że najciekawszy widok jest przed nami. Krążyć między gruzami? Niekoniecznie. Super. Obejdziemy go dookoła. Wykonamy kilka zdjęć. Trzymać się wydeptanych ścieżek. Są najbezpieczniejsze. A to co? Tym razem przedzieram się na dziko w poszukiwaniu następnego obiektu. Jest gdzieś tutaj w okolicy. Muszę się upewnić, w którym kierunku iść. Gdzie jesteś? Gdzieś tutaj. To ja gdzieś łażę na dziko, a tutaj są wydeptane ścieżki. Puszczaj. Co tym razem? Jas 712. Jest i mostek.
wygląda dość solidnie. O, ślisko. Nie ma sensu schodzić na dół. Nie za wiele zobaczymy. Powolutku. Ej, super. Mamy go. Do góry. PZW 712. Są nawet kiki na kiełbaski. Uwaga pod nogi. A tutaj zajrzymy. Tak, wejdziemy do środka. I wyjdziemy z tamtej strony. Kwitnie. Dobra. PZW 782. Poprzedni ma numerację 703. Pomyliłem się. Najwyżej umieszczę odpowiednie napisy.
stary poniemiecki cmentarz. Niemal wszystkie nagrobki są uszkodzone. W tej części cmentarza jest ich najwięcej. Kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Centrum wsi. PZW 780. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że cały teren jest uporządkowany. Wybudowany w latach 1934-1935 w centrum Stalopola na niewielkim wzniesieniu blokował skrzyżowanie dróg. Był uzbrojony w dwa ciężkie karabiny maszynowe MG-08 i prócz pancernej kopuły strzelniczej był wyposażony w małą kopułę... Kopułę obserwacyjną. Kapuła. Tego to ładnie pokiereszowało. Okej. Tu się urywa trasa. Jajajajaj. Panowie, panowie i panie. Dbajcie o swoje. Na zewnątrz tak ładnie, a w środku... Chwycić za miotłę. Parę worków. W końcu przesiadujecie tutaj kilka godzin. Ja wolałbym przebywać w czystym miejscu. Dawna gorzelnia. Mury zdrowe, okna wybite.
PZW 708. Miejscóweczka. Jakże zacna. Stolik, krzesełko, ława, wszystko to, czego potrzebuję. Brakuje jedynie prądu. Ale z tym mógłbym sobie poradzić. I gdyby nie to, że na liczniku mamy prawie 20 km, a nie 25, to być może zdecydowałbym się na spędzenie tutaj nocy. Co my tu mamy? Całą zupkę chińską. Granat rozrywkowy G5. Ostrożnie. To nie jest czas, żeby się rozrywać. Gulasz angielski, konserwa. Jakaś data ważności. Gdzieś jest, ale nie chcę mi się jej szukać. Kubek. Syrop malinowy i woda, ketchup, denaturat, cicho, nikomu nie mówcie. Dalej. Nawet miotła. Na głowę by nie kapało. Kawałek równej posadzki pod karimatę. Normalnie mistrzostwo świata. Prawdopodobnie nigdy więcej nie znajdę tak urządzonego schronu, w którym mógłbym się zatrzymać. I popracować, bo to jest najważniejsze. PZW 708, wybudowany w latach 1937-38, potężnie uzbrojony schron bojowy należący do grupy warownej Körner, coś takiego. O umlaut, nie pamiętam jak to się czyta. Wszędzie rośnie mnóstwo kani, a te dwie są największe. Dla porównania. Mięsiste. Zostawimy je w spokoju. Kolejny schron bojowy. PZW 712. Do kolekcji. Okazuje się, że się pomyliłem, twierdząc, że wszystkie schrony są do siebie bardzo podobne, wręcz identyczne. Nie, nie są. Właśnie dowiedziałem się dlaczego. Wiem, ale nie powiem. O, jest głęboki. Chyba najgłębszy, jaki dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Pamiętajcie, pręty, wszędzie ich pełno.
tu, tam. O, jedno potknięcie. I lecimy na dół. Schron jest wielopoziomowy i zachęcano mnie do tego, żeby po nim pochodzić. Właśnie. Patrzeć pod nogi. Najważniejsza z zasad. Latarka i oczy wbite w podłogę. Dopiero później gdzieś tam możecie podnieść wzrok, jak już się zatrzymacie. Powiedział ten, co się zatrzymał. 4 metry niżej, łamiąc nogę. Forcie. Tędy schodzą na dół. Ale ja tego nie zrobię. Aż tak mi nie zależy. No, to była mniej więcej taka wysokość. Bokiem przycisnę się z tym plecakiem. Tak trochę. Kurde, jeszcze ta noga. Zmieściłem się. Tu są schody. Skoro są schody, to z nich skorzystam. Nie urywają się gdzieś. O rany, ale długi. Już mnie częstowano piwkiem, wódeczką. Odmówiłem. Trochę wody. Ale gdyby poczęstowali mi kiełbaską. Jeszcze niżej. Dobra, nie ma sensu.
co chciałem zobaczyć, zobaczyłem i wam pokazałem. Wykonam kilkanaście fotek na pamiątkę. I to będzie wszystko. Czuję się, jakbym wylądował w jakiejś dżungli. Wszędzie pełno pnączy. Dobrze, że jest wydeptana ścieżka. Numer mamy. Siedemset trzynaście. PZW 713. PZW 715. Widać ślady po pociskach. Szesnasta trzydzieści. Trzeba się spieszyć. Takim tempem to ja się mogę spieszyć. Cały czas coś mnie chwyta. Łapię za nogi. Za parasol. Zachciało mu się łazić po schronach międzyrzeckiego rejonu umocnionego. To teraz ma. A to wciąż nie koniec. PZW 766. 300 metrów. Za daleko. Niestety. Będziemy musieli zrezygnować z wizyty przy tym schronie. Jest już zbyt późno, żeby skakać po okolicy. Trudno. Na otarcie łez. Komin wentylacyjny jest ostatnim zachowanym obiektem tego typu w MRU. Ostatnim zachowanym obiektem tego typu. Widziałem drabinkę. Tak, została zdemontowana. I słusznie. Gdzieś tam w leśnej gęstwinie czai się 714. Siedem sześć sześć, 714. Trochę boli, bo chciałem zabrać ich
jak najwięcej. No ale 16:30, siedzenie po nocach nad tym, co już mam. Ale trafiłem. Rezerwat przyrody Nietoperek. Budki wartownicze są, ale wartowników nie widać. Sklepik na pętli. Tak. Pętla Boryszyńska. Czyli jedna z najciekawszych podziemnych tras turystycznych w Polsce. Serdecznie polecam, zachęcam wszystkich. Starszych, młodszych, wyższych, niższych, szerszych, węższych. Sezon letni. Od 22 czerwca do 1 września w tygodniu. Trasa krótka, 2 godziny długa, od 3,5 do 4. Cennik. W każdym razie, no, koniec przygody. Halo. MRU. Pętla Boryszyńska. Podziemne miasto. Trasa piesza, rowerowa. I najważniejsze. Miejsce tylko dla odkrywców. Słyszeli? Tylko dla odkrywców. Pewnie w drodze wyjątku i też was spuszczą. Nie martwcie się. Ostatni schron, jaki dzisiaj wam pokażę. Numer 778. Łatwo go namierzyć, bardzo łatwo, banalnie prosto. Usytuowany jest tuż przy wjeździe do pewnej wsi. Której nazwę za chwilę wam podam. Boryszyn.
Cześć. Godzina 10. Tak, godzina 10. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień będzie pochmurny. Może i dobrze. Ach, muszę zastosować pewien manewr. Znalazłem się w dość nieprzyjemnej sytuacji. Po prostu zakopałem się w materiale, który wczoraj nagromadziłem. A dzisiaj zbierzemy kolejne rzeczy, kolejne sceny, kolejne zdjęcia i uznałem, że zrobię coś, na co decyduję się bardzo, 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 bardzo rzadko. Innymi słowy, wszystkie swoje rzeczy zostawię tutaj. Zrobimy wielką rundę po okolicy. Dojdziemy do miejscowości X. Tam zatrzymam zegarek. Spróbuję złapać stopa. Wrócimy tutaj. A dobra. Drewniany kościół pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Nieco uszkodzony pomnik wojenny. Ścisłe centrum wsi.
zdobi między innymi armata. Oraz niezwykły pomnik. Jeden z najbardziej charakterystycznych domów mieszkalnych. Zauważycie. To będzie rajd. Szaleńczy wyścig z czasem i kilometrami. Musimy złapać ich jak najwięcej. A przy okazji dopowiem, że jednak wrócimy w rejony dwóch schronów, które wczoraj pominąłem. Uznałem, że poświęcenie 1,5 kilometra nie jest niczym wielkim. Tym bardziej, że za jakiś czas tego typu obiekty po prostu znikną z naszej trasy i będą gdzieś tam trafiały się pojedyncze egzemplarze. PZW 714. Ten, który wczoraj odpuściliśmy, o rany, ale głęboko. Kilkadziesiąt metrów w dół.
Szybko, 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 szybko. Jeszcze szybciej, skrzacie, dajesz z siebie więcej niż możesz. Numer 7, 6, 6. Wybudowany w 1937 roku, stosunkowo nieduży, dwukondygnacyjny schron bojowy, należący do grupy warownej Jan. Zabezpieczone i niezabezpieczone. Poręcze. O, nowość. Poręcze. Patrz pod nogi. Najważniejsza zasada. A w sumie wszystko. Faktycznie nie jest duży. Wysoka. Schron przeciwlotniczy. Sucho, bardzo sucho, żadnej wilgoci, posadzka jest równa, gdzie ten telefon? Dwunasta. Jest bardzo długi. I tu się kończy. Wyjście numer 2, wyjście, wejście.
i jezioro Paklicko Małe. Kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Gdzie podziała się tablica? Dawna gospoda. Budynek pochodzi z roku 1905. PZW 775. Wejdziemy z tej strony. Przeciśniemy się? Raczej nie. Chyba, że tędy. Uwaga na głowę. Aha. Okej. O, wykombinowali. Skoro wykombinowali, to tylko upewnij się, że jest... Jest stabilne? Jest stabilne. Koniec wycieczki. Normalnie bym nie wytrzymał, gdybym się tutaj nie wrócił. Przydrożna kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. Pniewo. Wieża widokowa. Niestety jest niedostępna. Łe. Ale maszyna. Co my tu mamy? Już wam mówię. Zapora przeciwczołgowa. Zęby smoka.
ciągnął się i ciągnął. I końca nie widać. Odbijamy. PZW 717. Jeden z najlepiej zachowanych schronów. Chodźmy na górę. Muszę się spieszyć. Nadchodzą grupy wycieczkowe. Gdzieniegdzie spacerują pary, pojedyncze osoby. Przejazdy transporterem wojskowym BTR 152. Grupowe i indywidualne. Dlatego stał tam zaparkowany. Czekał na ciebie. Czeka. I wciąż będzie czekać. Przyjdź, przyjedź, przyleć. I skorzystaj z szansy przejechania się transporterem wojskowym BTR 152. PZW 716. Ślady po pociskach są. Jak małe grzybki. W towarzystwie dwóch większych. Słyszę! Już mnie pogania. A. Minuta i mnie nie ma. Pozwólcie coś nagrać, pokazać. Wykończą mnie te schrony. Jak się tam to... Waga pod nogi. Zawsze będę to powtarzał.
Dobra. Tego schronu chyba nikt nie odwiedza. A. Pozamykane. Pozabezpieczane. Przez ludzi i naturę. O, tak wygląda dojście. Sądzę, że to chyba najlepsza pora, aby odwiedzać tego typu miejsca. Roślinność obumiera. Bez śniegu widzę, gdzie stawiam kroki. Tak, badyle są uschnięte, łatwiej je połamać. Łukiem. Czołg T-34. Rozchwytywany przez wszystkich, którzy tutaj przyjadą. Wszyscy robią sobie z nim zdjęcie. Poza mną. Międzyrzecki rejon umocniony. Muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie. Kasa. I tu ciekawostka. Są to największe podziemia fortyfikacyjne w Polsce i jedne z największych na świecie. I chociażby z tego powodu warto się tutaj pojawić. Podczas realizacji Traktu Tajemnic miałem okazję odkryć to, co znajduje się pod ziemią. Tego się nie da opisać. To trzeba przeżyć. Tym razem o nic nie będę pytał. Pozostają jedynie wspomnienia. Ewentualnie powrót do tamtego odcinka. Rano go przejrzałem. Musiałem upewnić się, czy faktycznie tutaj byłem. Tak, wszystko się zgadza. Nie będziecie żałować. Nawet jednej minuty spędzonej w podziemiach. Ciepło się ubierzcie.
Cześć. Parę minut po godzinie 9. Mglista sobota. Pniewo. Odbijamy w prawo. Schron bojowy PZW-719.
Oj, będzie dzisiaj mokro w butach. I widoczek na okolice. Ostrzegam, nadal będziemy skakać od schronu do schronu. No, w odcinek wkradła się monotematyka. Cóż. PZW 720. Żeby się do niego dostać, o, to dopiero jest wyzwanie. Chyba że znajdziecie wydeptane ścieżki. Ja przedzierałem się przez chaszcze. Nigdzie wcześniej żadnej nie zauważyłem. Na górę. Przynajmniej góra jest odsłonięta. Kolejny fragment zapory przeciwczołgowej. Zęby smoka. Te pozostawiono samym sobie. Nieco zarosły. Gdzieniegdzie wdała się próchnica. Ale żeś się zapuścił. Schron bojowy PZW 721. Póki co jest to największe drzewo, które zakwitło. W schronie. Delikatnie kropi. Niedobrze, bo nie będę mógł założyć pokrowca na plecak.
jedno wejście w takie chaszcze i wszystko będzie porozrywane. Nic by z niego nie zostało. MRU PZW 722. Aha, tędy nie zejdziemy. Możemy co najwyżej zlecieć. Jesteśmy na dole. Co niektórzy tam schodzą. Ja tego nie zrobię. Czas nagli. Kilometry stygną. Pogoda się pogarsza. Uciekamy. Uciekamy. Schron bojowy o numerze. No właśnie. Zagadka dla was. Mała podpowiedź. Zaczęliśmy od 719. Później był numer 720, 721, 722. A teraz? No? Jak myślicie? Uwaga, uwaga. Odpowiadam 724. Jestem przekonany, że wszyscy odpowiedzieli prawidłowo. O, mały. Schował się za średnim. I chyba to tyle. To jest jeszcze większe. Wyższe. Grubsze w pniu. Wejście. A nie będę wyciągał latarki. No właśnie.
się zakręciłem. O. Może cię przedstawię, co? PZW727. Tam raczej nigdzie nie wejdę. Wejdę, nie wejdę. Aha. No dobrze. Dałem się przekonać. Strażnik? Uciekam. Na dole stoi woda. Ściana czołowa schronu. Jesienne klimaty. Pięknie. A teraz pokażę wam coś absolutnie fantastycznego. Wyjątkowego, niepowtarzalnego. Kolejka ogrodowa. Tam garażowana jest lokomotywa. Lokomotywownia. W zasadzie jest tutaj wszystko, co jest związane z ruchem kolejowym. Jest stacja, dworzec, wieża ciśnień. Wszystko. A teraz najlepsze. Można z tego skorzystać. Tak, jest to tutejsza atrakcja. Godna polecenia. Sam chętnie bym się przejechał, zataczając wielką pętlę wzdłuż ogrodzenia. Tam jest dworzec.
A, tu jest zwykły przystanek kolejowy. Super, naprawdę gratuluję pomysłu i wykonania. Rozkład jazdy, cennik, wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. Nietoperek. Kęszyca. I przydrożna, kolorowa kapliczka. Kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Siedemset trzydzieści. Na górę nawet nie będę wchodził. Przed chwilą spotkałem dwóch odkrywców, którzy tam byli i powiedzieli, że nic tam nie ma. Wierzę im na słowo. Nie sądzę, żeby coś przede mną ukryli. Chyba że. A przy okazji, wcześniej, gdy robiłem zdjęcie tej części schronu i zabrałem kamień, to okazało się, że tada, skrytka. Dalej, kurczę, ależ te schrony mnie spowalniają i to drastycznie. A już miałem na ciebie machnąć ręką. Od 15 minut cię szukam. Udało się. No. 733. Nie, temu odpuścimy. Ale wejdę na górę. Tak, wejdę na górę. Razem z tobą. I z tobą też. Nie. Ktoś nadchodzi. Słyszę ludzkie głosy. Chyba że. A, piękna droga. Mam nadzieję, że dojdziemy do asfaltu. Co robić? Nie mogę dodzwonić się do sołtysa wsi, w której chciałbym się zatrzymać. A w tej, do której idziemy, jest całkiem sympatyczna remiza strażacka, z której mógłbym skorzystać. Ale na liczniku mamy dopiero niecałe 15 km. Pójdę dalej. Nie. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Tego, że z racji, iż będziemy skakać od schronu do schronu, nasz marsz będzie szybszy po prostu.
Nie będę się zatrzymywał, jak to w miasteczkach czy tam wsiach bywa, przy kościele, przy ratuszu, przy kamienicy, przy pomniku, parku i tak dalej. Nie, właśnie poszło to w drugą stronę. Najbardziej spowalniają mnie ostatnie odcinki, które dzielą nas od schronów. Chaszcze, Krzaczory, Kolce, Kęszyca Leśna. Cześć. Godzina 9. Niedziela. Kęszyca Leśna. Nie powinno padać. Na to liczę.
pewne okoliczności kolejny raz zmusiły mnie do tego, abym zastosował pewien manewr. Coś, czego staram się unikać. Ale w sytuacji podbramkowej, kiedy zaczynam tonąć w bagnie, no, trzeba się ratować. Dawne poniemieckie kasyno oficerskie. Już raczej się z niego nie korzysta. Popada w ruinę. Nie będziemy po nim biegać. Główna sala utopiła się w mroku. Moja latarka na nic się nie zda. Daje za mało światła. Skoro i tak przechodziłem obok, to tym razem postanowiłem zajrzeć do środka. Brak plecaka powoduje, że mam dużo więcej swobody w działaniu. Wykorzystam to. To, żeśmy się nachodzili i naodkrywali, wracamy. Schron bojowy PZW-736. Wejdziemy do niego z drugiej strony.
krzesło. Zejście do podziemi. Pędzimy do następnego. Którędy? Tędy? A może tędy? Chyba, że tamtędy. Szedłem po swojemu, przedzierając się przez las. Pomimo tego, iż zachowuję ostrożność, to przed chwilą omal nie nadziałem się na... Właśnie, jak to się fachowo nazywa? Nie zauważyłem tego wystającego elementu. Nawet nie tego. Ten się rzuci w oczy. Ale tamta łajza została pomalowana. I potykając się, robiąc krok do przodu i lecąc na glebę, można byłoby się na to nadziać. Zrobić sobie bardzo poważną krzywdę lub nawet nigdy więcej się nie podnieść. O. Nie, tym razem nie. Gdyby ta wędrówka miała zupełnie inny charakter, nie miałaby żadnych ograniczeń. Pełna swoboda działania, przemieszczania się, korzystania z czasu. Żadnych obowiązków, wytycznych, ram, kajdan. Gdyby. PZW 739. No ładnie. Się władowaliśmy. Chwilę pokrążyłem i znalazłem zwalony pień. I to właśnie nim przejdę na drugą stronę. Przydałby mi się jeden długi kij.
przeszkody. Od kilku godzin się z nimi szarpie. A tutaj raczej weszliśmy niepotrzebnie. Na dół, na dół, na dół, na dół. Ale nie za szybko. Jeden z bardziej sponiewieranych schronów. Szaleństwo. O, właśnie, i poleciał szkiełko. Zmontowali drabinę po to, aby móc zejść piętro niżej. Siedem, cztery, jeden. Zauważyliście, że póki co front schronów, które do tej pory wam pokazałem, w żaden istotny sposób nie został uszkodzony. Ściany są gładkie. A cała reszta została wysadzona w powietrze. Coś nowego. Siedemset czterdzieści pięć. Smocze kły. Zęby. Sporo ich. Ale się rozszczelnił.
kusząca propozycja. Bardzo kusząca. Coraz bardziej. Ale nie. Wykażemy się silną wolą. PZW743. Szarża przez lasy. Po tak lichym śniadaniu, kiepskiej kolacji. Chociaż sen się udał. Tak. Ale już odczułam brak sił. Zjadłbym coś. Cokolwiek. Siedem, cztery, sześć. Siedemset czterdzieści sześć. Dolne piętra zalane są wodą. Przygoda dla najodważniejszych. Co się dzieje? Cały czas się zacinam. Przy prostych słowach. Woda, sucho, sucho. Okienko na świat.
Nie, nie. No i powiedzmy, że to będzie ostatnie pomieszczenie. Do wyjścia. Tego na nagraniach nie widać, ale mnóstwo czasu poświęcam na uporządkowanie okolicy, wyciąganie starych, wyschniętych drzew, zbieranie śmieci i pozostawienie ich w jednym miejscu na jakiejś kupce. Odłamywanie suchych badyli. Tak, żeby cokolwiek było widać. I tak się szarpie. A co to jest? I tak się szarpie. Przy każdym schronie, no tego już nie wyciągnę. Pięknie śpiewasz. Może kiedy indziej? Wyszło słoneczko. Tak jak i my wyszliśmy ze schronu o numerze 750. Nareszcie wracamy do cywilizacji. Na drogi asfaltowe, chodniki, drogi polne, leśne, jakiekolwiek, byle nie gęsty, kolczasty las. O, rozprucie widać? Widać. Rozprucie, jedno, drugie, trzecie, jest. Poraniona dłoń, jest. Ubłocona lewa dłoń, jest. Sił brak, wszystko się zgadza. Wolne przestrzenie. Malownicza polna droga. Pieski. Zaraz za budynkiem ukrywa się dużo większy obiekt. Obora. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Dawna remiza strażacka.
i pomnik psa Łatka. Powtórzę, pomnik psa Łatka. Templewo. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. To może jeszcze od dołu do góry. Dawny dworzec kolejowy. Wieża ciśnień. Kilka kilometrów torowiskiem. Dawny dworzec kolejowy. Nieczynna gorzelnia. Nie jestem pewien, na co patrzymy. Być może dawny młyn. Wygląda na tyle ciekawie, że postanowiłem go nagrać i sfotografować. Pałac. Scena w Gratisie. Pomnik łącznościowca. Thank you.
Thank you.